grą piłkarzy Wisły był dwójmecz w Pucharze Europy z Realem Saragossa. Hiszpanie wygrali u siebie 4-1 i spokojnie przyjechali do Krakowa, aby formalnie potwierdzić swój awans do dalszych rozgrywek. Tymczasem to, co stało się na Stadionie Wisły, zostało uznane za największą sensację. Bramki dla Wisły, które doprowadziły do tak ciekawej, tak radosnej sytuacji. No, na razie oglądamy tą, która nas zmartwiła i po której na szczęście nie powiedziałem, że już jest po szansach, choć są one iluzoryczne. Samobójczy gol Baszczyńskiego. To nie wtedy oczywiście powiewały te czerwone flagi z białą gwiazdą Wisły. I Garnacho. I tu niefortunna interwencja Juanmiego. Wybicie piłki przez Paco, ale już, no nie, to był Garitano, ale już, jak uznał sędzia i słusznie, z linii bramkowej. I bramka Tomka Frankowskiego 4 minuty później. Szybka decyzja, piękne tam było odegranie głową przez Nicińskiego. Szybka decyzja, strzał z lewej nogi, nie za mocny, nie za czysty, ale zaskakujący. I to jest najważniejsze, a tu potężne uderzenie Kazimierza Moskala. Przypomniał sobie młode lata, kiedy nie był przesuwany jeszcze do linii defensywnych, do pomocy, do obrony, tak jak teraz, kiedy był obiecującym napastnikiem krakowskiej Wisły właśnie, bo tutaj zaczynał, ściągnięty z Gościbi i Sułkowice. I teraz nieprawdopodobne zamieszanie, uderzenie Sosina w poprzeczkę. Jeszcze raz trafił w poprzeczkę Grzegorz Niciński, więc dwie poprzeczki z kilku, z dwóch metrów. No i ten, który nie po raz pierwszy, który zawsze potrafi zachować spokój i przytomność na boisku, Tomasz Frankowski. Karne będą z lewej strony państwa ekranu, od ulicy Rejmonta. Strzela Żurawski. 1-0 dla Wisły. Aragon. I 1-1. Marek Zając. 2-1. Toro Acuña. I 2-2. Głowacki i 3-2. Juan Castaño strzela, a Artur Sarnat broni. I dalej 3-2 dla Wisły.
Baszczyński też strzela w ręce bramkarza hiszpańskiego i dalej 3-2. Jordi. Pewnie i 3-3. Tomasz Frankowski. 4-3. José Ignacio pudłuje Wisła, przechodzi dalej. Ale to już koniec naszej relacji o dziejach piłkarskiej Wisły. Jeszcze tylko prosimy spojrzeć na tabelę osiągnięć zawodników z białą gwiazdą na piersi i do zobaczenia.